Co pana zaskoczyło we wczorajszym expose pana ministra Schetyny? Właściwie niczego zaskakującego tam nie znalazłem. To było takie uporządkowane, systematyczne expose, pokrywające względnie całościowo te główne obszary, kierunki polskiej polityki zagranicznej. Może nawet szkoda, że nie było jakiegoś fajerwerku, który by przyciągnął uwagę, ale ono było takie spokojne, uporządkowane. No tak, ale było spokojne, było uporządkowane, a było konsultowane z panem prezydentem? Tak. Było? Było. Czyli może dlatego pan nie był zaskoczony? Może dlatego, ale że znał pan tekst wcześniej. Znałem tekst wcześniej, tak. Ale to dobry obyczaj. To dobry obyczaj, tak było w przeszłości. Później ten obyczaj został poniechany niestety na parę lat. I w tej chwili wraz z przyjściem ministra Schetyny mamy powrót do dobrych obyczajów. Jednak prezydent odgrywa ważną rolę w polskiej polityce zagranicznej, konstytucyjnie, faktycznie. I dobrze, że ten minister docenia rolę prezydenta, także poprzez konsultowanie prezydenta, jeżeli chodzi o ważne wystąpienia. Ta zmiana, ona w jakimś sensie jest zrozumiała, w takim, że jak minister Sikorski zaczął urzędowanie, to stosunki z głową państwa ówczesną, czyli z panem prezydentem Kaczyńskim, nie były specjalnie dobre i prawdopodobnie konsultacje były w ogóle trudne, była niemożliwa ze względów ludzkich po prostu, bo napięcie osobiste było tak duże. Ale zaskakujące jest to, że kiedy prezydent się zmienił i Bronisław Komorowski objął urząd, to w dalszym ciągu tych konsultacji nie było? No, z całą pewnością one nie przebiegały, czy nie miały miejsca w takim stopniu, w jakim głowa państwa prezydent mógłby oczekiwać, biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałem, konstytucyjny i ustawowy rozkład ról, także w obszarze polityki zagranicznej. Były przypadki rzeczywiście zaskakiwania prezydenta różnymi inicjatywami. Czy ja rozumiem, że teraz to, co pan Schetyna powiedział w Sejmie, to jest spójna polska polityka zagraniczna, wyrażająca intencje zarówno rządu, jak i prezydenta. Tak, tylko tu nie ma rozbieżności. Nie, w tej chwili nie ma. Może gdzieś w jakichś niuansach, nie, może w jakichś akcentach. Przypomnijmy tylko jedną rzecz, że to było takie wystąpienie, informacja, expose tak trochę ad hoc, dlatego, że pojawił się nowy minister. Natomiast jest obyczajem polskiej polityki zagranicznej, polskiego życia politycznego, że expose jest przedstawiane na początek kolejnego roku, dlatego, że w takim expose, w takiej informacji rząd wykłada intencje, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, zadania na nadchodzący rok. Czyli to jeszcze nas czeka? No czeka nas, mam nadzieję, takie pełne expose w pierwszych miesiącach, styczeń, luty zakładam, po to, żeby rzeczywiście ten obraz całego następnego roku został przedstawiony i zakładam również, że wtedy także inny będzie sposób przygotowania takiego expose, dlatego że w normalnych warunkach expose jest jawnym odzwierciedleniem zadań, które przyjmuje rząd na początek roku w odniesieniu do polityki zagranicznej i ten dokument rządowy jest dokumentem niejawnym. On powinien być przygotowywany z udziałem Kancelarii Prezydenta, Prezydenta Rzeczypospolitej. W ciągu ostatnich paru lat tak niestety nie było. Byliśmy zaskakiwani. Czyli minister Sikorski naruszał kompetencje głowy państwa, jak rozumiem. Powiedziałbym nawet może więcej, nie tyle minister Sikorski, ile rząd, bo to rząd przygotowuje i na posiedzeniu rządu przygotowuje się ten dokument. Znaczy najpierw przygotowują, ja parokrotnie pracowałem nad takim dokumentem, nawet powiedziałbym wielokrotnie. I to jest tak, że w tej fazie, kiedy z ministerstwa dokument trafia na kolejne posiedzenia rządu po to, żeby uzyskać konsensus między różnymi ministrami, także przedstawiciel prezydenta bierze udział w tej pracy nad tym dokumentem i później oczywiście... I tak nie było ostatnio. Nie, tak nie było ostatnio. Żałujemy, mimo uwag, zażaleń, jakie były zgłaszane w tej sprawie z kancelarii wobec poprzedniego rządu. Rzeczywiście ta praktyka upadła na jakiś czas. W czasach, kiedy ja się zajmowałem przygotowaniem tego dokumentu, zadań polityki zagranicznej, to był obowiązek. To nie jest tylko kwestia kultury czyli politycznej. To było jeszcze w okresie, kiedy pan w MSZ-cie pracował, jak rozumiem. Tak, wtedy, kiedy pracowałem jeszcze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jakiś czas. Tak, można powiedzieć takie późne średniowiecze. Tak. Późne średniowiecze przed wojną w Iraku i tak dalej. Tak, wraz z przygotowaniami do wojny w Iraku odszedłem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy rozumiem, że teraz jest nadzieja na lepszą współpracę i tak, dobre podstawy, żeby tak sądzić.